Cześć wszystkim, znowu Płynie 7, dalszy ciąg Arcanum. Damy ponownie Cenang. Poczekajmy do rana. Nie można tutaj odpoczywać. To wiecie co, zejdziemy na dół. Tutaj możemy podpoczywać, tak. O, fajnie. Esencja błędnego ognika. Takie już mamy esencje. Z tych nie potrzebujemy. Straże się tylko patrzyli. To nie ich sprawa. Czekaj, tu powinna być taka pani. Czekam jeszcze 4 godziny. No dobra, już. Miasto wygląda trochę mniej mrocznie. No i tak szukam pewnej pani, żeby z nią porozmawiać. A jej nie widzę. O, jest. Dobra. Porozmawiajmy z nią. What do you want of me? I rarely speak with those of your kind. Ależ pani, dlaczego zwracasz się do mnie w taki sposób? Pitiful creature. Why are you wasting my time with your drivel? You're obviously not fit to speak with me. Be gone. Co możemy jej zrobić? Możemy się podlizywać. Ale to chyba nie działa na mroczne elfy. Spróbujmy jej zagrozić. What? You, an outlander, dare to threaten a dark elf here in Sanang? I could have you killed on the spot for even thinking such a thing. Perhaps I'll do it myself. Dobra, to pewnie nie skończy się dobrze, ale spróbujmy. Fool. You have no idea the trouble you've gotten yourself in. Nie chciałem tego tak zrobić, ale dobra. What do you pitiful creature? Why are you wasting my time with your drivel? You're obviously not fit to speak with me. Be gone. Wydaje się, że oceniłaś mnie nadto pochopnie, pani. Perhaps you're right. I may have been a little hasty with my first impressions of you. Perhaps we might speak for a few moments. Cieszy mnie to niezmiernie. Mogę zapytać, jak ci na imię? I am Zan Aloran, warrior priestess of the Dark Elves. And who are you, stranger? You've never before seen the trees of Sanang. Of that I am certain. Nie wiem, czy to będzie dobre mówić jej moje imię, ale okej, dobra, spróbujmy. Honesty. You surprise me. You take a large risk in exposing yourself to me, especially considering what you are. Wydaje zasadę, że szczerość to jedyna droga, która może nas zaprowadzić do najwyższej prawdy. Impressive. That is a lesson that few learn in this life. Although it seems so very, very simple. Oftentimes we walk in the shadows while trying to see the light. Afraid of facing it before we really understand it. But both the journey and the goal are important, and rarely can we separate the two. Masz rację. A ty? Czego ty szukasz? I see things. When you walked into Sanang, I saw something around you. A great latticework of wood and iron, and it carried a great weight, which weighed nothing at all. These are the visions I see. What they mean, I don't always know. But I do know that you are somehow important to me. Dlaczego? Jakich ty odpowiedzi szukasz, Zan Aloran? What do you know of the Dark Elves? Do you know the differences between us and our cousins in Kintara? Tak, wiem, że wyznajecie inną filozofię. Then you know that the Dark Elves, like Aranax, want Arcanum to once again be ruled by elves, and elves only. They will stop at nothing to make this a reality. They've already done much, and are still doing so. Ciągle używasz zwrotów typu uważają, chcą. Czyżbyś nie była mroczną elfką, Zan Aloran? Yes. Yes, I am. I am a dark elf. Sometimes that is a burden. I don't know exactly what I believe anymore. I see visions, and these visions tell me that there is something very wrong with what the Dark Elves are working for. Something very wrong with
all that they have done. Dlaczego? Czego dokonały? I can say no more. All I can tell you is that I do not know if my place is here among them, and that somehow my answers lie with you and where you are going. But I won't lie about my loyalties. In the end, it is my own answers that I seek. When my choice is made, that is all that will matter. Skoro oboje szukamy odpowiedzi, czemu się do mnie nie przyłączysz? You would have me, knowing I can make you no promises, knowing that my own answers will always come first, and you have no idea where we are going, and I will not tell you. Not yet. Not until I am sure of the right choice. A wyruszysz ze mną? No, I don't think that I'm interested in traveling with someone as morally rigid as yourself. Ta. Janusławem jesteśmy za dobrzy dla niej. Was there anything else? Chyba pomyliłem się, mówiąc, że mistrzostwo perswazji daje dodatkowych towarzyszy. To już chyba mamy. Mistrzostwo perswazji daje nam to, że towarzysz dołączy się do nas bez względu na to, jaki mamy charakter, więc gdybym miał mistrzostwo perswazji, mógłbym ją dołączyć. Ale szczerze mówiąc, aż tak bardzo mi na niej nie zależy. Chciałem tylko pogadać z nią trochę o mrocznych elfach. No i dobra. To wygląda na jakieś ważne drzwi. O, uprzejmy. Tylko nikt nie chce ze mną gadać. Dobra. Wejdźmy tu. Tak, aż niezbyt miła pani. Pogadajmy z nią. When my guards informed me a foot soldier of the Malokian Hand was here to see me, I couldn't guess what you could possibly have to speak with me about. Chcę złożyć raport z poszukiwania osoby, którą przeżyła katastrofę sterowca. Judging from the Hand's famed reputation, I assume you were here to tell me that the survivor has been located and eliminated. Mamy kłopot ze zlokalizowaniem tej osoby. You came here to waste my time with news of your incompetence? Ukrywacie przed nami informacje. I think you are searching for anything to excuse the Hand's inability to locate the survivor. Jesteśmy efektywniejsi, dają nam się wszystkie potrzebne informacje. And just what do you think we are keeping from you? Istnieje związek między wygnaniem klanu Czarnej Góry i tą osobą. What could a possible link have to do with finding and eliminating the survivor? Musimy wiedzieć, jak pracuje umysł ofiary, by móc przewidzieć jej posunięcia. The only link between them would be information that the escaped dwarf passed to the survivor. We don't believe they had any knowledge of each other before they boarded the blimp. Jakie informacje wymienili? We cannot be sure, obviously, but we assume it has something to do with why the dwarves were banished to the void. Sadly, Stenar, the dwarf from the blimp, was one of the most skilled engineers. His loss set our timetable back a fair amount. Nie wiem, czy możemy się tak bezpośrednio zapytać o to. Ale dobra, powiedzmy o tym. Wykorzystanie w waszym planie Batesa było mistrzowskim posunięciem. After all those years of trying to concoct a plausible excuse to banish a group of dwarves, that young fool stumbles in there and walks away with their cherished technology. Aronax himself couldn't have dreamed of a better scenario. Po ucieczce Stenara Aronax musiał wpaść w furię. What did he expect? He has them constructing a technological gate to weaken the ward so he can re-enter this realm, and he's surprised when one of them escapes through it. Dlaczego Aronax nie wrócił? Stenarowi się udało. Stenar had absolutely no magical aptitude. He was able to slip through the smallest opening without any danger to himself. If someone of Aranax's magical power were to attempt to come through before the rift was big enough, it would be an excruciating death. To say the least. Myślę, że mam już dosyć informacji, aby kontynuować. Do widzenia. O, dobra, to nam udzieliło trochę informacji. Ale następna rzecz udzieli nam jeszcze więcej informacji. Krytyczny sukces w kradzieży. Sobie aktywujemy. I... dzięki.
Po co komu potrzebne uczenie się w kradzieży, kiedy ma się punkty losu? Okej, okay, przyjrzyjmy się tej notatce. Ucieczka z Tenara z otchłani przez niedokończoną bramę poważnie ograniczyła nasz czas. Krasnoludy pracują teraz z pełną parą, przygotowując się na nieuchronny powrót Aronaxa. Proszę napisz, jak się mają twoje sprawy w Vendigroth. Musimy zniszczyć urządzenie, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych planów. Vendigroth. Urządzenie. To są nowe poszlaki. Cóż, czas się udać do Raven i je zbadać. Witam. Wiem, kim jesteś. Słucham, o czym ty mówisz? Nosisz amulet ręki molochańskiej. Nie okażesz szacunki swojemu mistrzowi? Tak, oczywiście, proszę pan... Proszę pana, czekaj. Co by tu powiedzieć? Nie mam mistrzów, najwyraźniej czy nic nie wiesz o tradycjach ręki. Ha, 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 odważnie posunięcie, mój przyjacielu. Zrobiłbym to samo, będąc w twojej sytuacji. I dowiedziałbym się, że mój postęp się nie udał. Naprawdę sądziłeś, że ręka nie rozpoznałaby swojej ofiary? Szukaliśmy cię już od dłuższego czasu, nieznajomy. Ach tak, wiesz, kim jestem, kim ty jesteś. Jestem Gideon Lyer. Pierwsze ostrze ręki molochańskiej. Obserwowałem cię od dawna i oto jesteś, wpadasz prosto w moje ręce. W rzeczy samej interesujące. Faktycznie, ciekawi mnie, czemu ręka molochańska chce mnie zabić. Bo co? Jesteśmy zabójcami, przyjacielu. Dostaliśmy kontrakt na ciebie. Czy muszę mówić dalej? Ale dlaczego? O co chodzi? Za co? Niestety za nic. Początkowo kontrakt opiewał na krasnoluda Stenara, kamieniarza, który wsiadł na IFS Zephyra, podając się za gnoma. Rozmawiałeś z krasnoludem i w ten sposób wplątałeś się w aferę. Polowanie na ciebie przez cały czas od... Czemu mroczne elfy chciały zabić? Nie, Stenara, kamienia. Nie, to już wiemy. Więc los rzucił mnie po prostu w niewłaściwe miejsce, w niewłaściwej porze. Tak sądzę. Cóż, ręka jest niezręczna. Właśnie zabójcy nie sprawili mnie. Nie. Nie zastanowiło cię nigdy, czemu chciały zabić kamieniarza? To nie jest istotne. Ręka to zabójcy. Prowadzimy usługi, na których wykonaniu jesteśmy perfekcyjni i płaci się nam po wykonaniu kontraktu. Nic więcej nie jest ważne, przyjacielu. Ręka nie ma sumienia ani moralności. Jesteśmy śmiercią. Ta śmierć właśnie przyszła po ciebie. Ręka nie zawsze taka była. Co ty możesz wiedzieć o ręce, nieznajomy? Jesteśmy zabójcami od ponad 1000 lat. Nasza historia jest nieskazitelna. Nasze techniki pochodzą od prawdziwych mistrzów. Nic o nas nie wiesz. Wiem o Derian K, Gideonie. Wiem, czemu ręka ich porzuciła. Co? Jak śmiesz? Nic nie wiesz. Jakich ochłap wiedzy, stara nazwa? Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Tak, Gideonie, mam. No powiedz mu o książce przesłanej przez Joachima. Więc znasz nas historią. Możesz być jedyną osobą spoza ręki, która posiada wiedzę. To, że służyliśmy takiemu złu, jest dla nas wielkim wstydem. Co tak zastydziło rękę? Masz pojęcie, jakiego rodzaju potworem był Kerghan Straszliwy? Odkrył wszystkie tajniki ciemnej nekromancji. Eksperymentował na żyjących duszach, zabijając je, a potem wskrzeszając zmartwych. Derian K było jego największym dziełem, a my służyliśmy im bezapelacyjnie przez 500 lat. Nie widzieliśmy, co czynił Kerghan. I wtedy wasz przywódca Terian coś znalazł. Tak. Podobno znalazł pisma Kerghana, w których ten z detalami opisywał eksperymenty, których przeprowadzał na swoich ofiarach. To wzbudziło w Terianie potworny wstręt i rozpacz. Przysiągł zniszczyć Derian K za wszelką cenę. A mimo tego stoisz tu oto, popełniając wciąż te same błędy. Co? Co masz na myśli? Jeżeli uważasz, że Kerghan był zły, to co powiesz o Aronaxie? Aronaxie? Co do diabła Aronax ma z tym wspólnego? On powraca, mroczne elfy są w to zamieszane. Rozumiem. Raz jeszcze zostaliśmy okłamani. W odpowiednim czasie ktoś za to odpowie. A co do ciebie, bardzo cię przepraszam. Ręka nie będzie cię już więcej niepokoić. Dziękuję, Gideonie. Powodzenia. Nie zobaczymy się już. Radzę, żebyś opuścił to miejsce, jak tylko załatwisz to swoje sprawy. Hej, żegnaj, Gideonie. Dobra. I to tyle, jeżeli chodzi o rękę molochańską. I to drobne nieporozumienie. Już nie powinniśmy ich widywać. Tak.
W sumie całkiem dobrze, że udało nam się ich jednak przekonać i że obyło się bez rozlewu krwi. A jeżeli chodzi o rozlew krwi, popatrzmy na tych ogrów. Kim jesteś? Co tutaj robisz? Ja Murk, niewolnik tu. Niewolnik, to właśnie dlatego nie zabiłeś tego urągającego wszelkiej godności stworzenia? Ja zabić. Chcę zabić. Bardzo nienawidzić elfy. Wszystkie tutaj bardzo źle dla nas. Nikt nie móc się bić. Duży czar, duża magia i my się nie bić. Nikt nie móc się bić z elf. Robi duży ból. Duży ból. Duży czar. Ktoś cię tu zniewala magią. Kto? Talwal... Twalnur. Mroczny czarnoksiężnik. Bardzo silny. Ja go bardzo nienawidzić. Chcieć, żeby on umrzeć. Chcieć zgnieść jego kość w ręku. Małk byłby szczęśliwy, ale Małk nie być szczęśliwy. Nic nie móc zrobić. Nie ma żadnej metody, aby przerwać to zaklęcie? Hahaha, tak, można. Ty zatrzymać magia. Zabić Twalnor. Musić zrobić rzeczy, które Małk chce zrobić, ale nikt nie móc czynić Małk bardziej zły. Czy właśnie ty musisz go zabić, czy może to zrobić ktokolwiek inny? Nie musić być ja. On musi cię umrzeć. Wtedy czar prysnąć i Małk znowu zwalczyć. Ty zabić Twalnor dla Małk? Być może. Zakładając, żeby mi się udało. Co byś zrobił? Małk zabić wszystkie złe elfy tutaj. Łamać kości po kości. Małk mieć dużo zabawy. Małk kochać drzemie. Drzeć ich na kawałki. Lauk, tal, oni nie też chcieć ich zabić. Ten umieć pierwszy. Ty zrobić tak? Twalnor umrzeć? Zobaczę, co mogę zrobić. To wygląda całkiem ciekawa propozycja. Jeżeli chcemy przyłączyć do drużyny, to Zal'Alurin to jest ostatnia szansa, żeby to zrobić. I inaczej zginie wraz z innymi elfami. Okej, okay, dobra. Zobaczmy na tego mrocznego elfa. Okej, okay, dobra. Ma co tu dużo robić. Mamy jeszcze trochę czasu, no to zabijmy bydlaka. O, przywał sobie nieumarłego. Miał parę czarów, rozbrojenia i tak dalej. Zamknięta na klucz. Okej, z tym elfem już sobie poradziły. Potki zawsze się przydadzą. O, sporo strzał. Też wezmę. I elf... łuk elfiego myśliwego. Wiecie co? Zrobię trochę miejsca w ekwipunku i sobie pozbieram te rzeczy, ponieważ mogą się okazać trochę cenne. Znowu cię widzieć, cześć, twój mistrz zginął z moich rąk. Okej, okay, dobra, tyle mi potrzebowało. Okej. Okay. Żegnaj pani. Żegnajcie elfy. Ej, czemu się na nas rzuciły? To nie fair. Może nie usunęliśmy się im z drogi na czas. No cóż, trudno. A niezidentyfikowane szaty mogą się okazać cenne. Sejmitar i zbroja elfów. Mech. No on pewnie nas zaatakuje, tylko podejdziemy. No może nie. A strażnicy na dole? Oni już gorzej. Okej, w kogo strzelają? Virgila trochę strzelają, więc jego... O, we mnie też strzelają, ale dobra. Parę fireboli pewnie im nie zaszkodzi. Znaczy nam nie zaszkodzi, im jak najbardziej zaszkodzi. No i dobra. Niech pies się ruszy.
Dobra. Skupili się na mnie, więc... Więc tarcza z powrotem na mnie. Trochę mi to zje wytrzymałości, ale powinno się opłacać. No tak. Znacznie obniżyło to otrzymywane obrażenie. No, ładnie. Jormund, skopim dupy. Tamten gdzieś jeszcze pan czai. Ale najpierw zajmijmy się nimi. Już wytrzymałość już mi się kończy. Więc na razie ograniczę się od rzucania czarów. Romut niestety jest trochę zbazawolny. Okej, dobra, kończy mi się wytrzymałość. A więc może łyknę tego rozbudzacza. Okej. Wezmę moją laskę. I mogę mu przywalić krzywdą. Nie chce mi się już do niego podbiegać. Tylko gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest. Czemu nie mogę? Okej, mogę. Amunicja mu się skończyła? Nie. O, patrzcie, jeszcze parę ich jest. Okej, pies tego już przetrzebił. I już tylko on został. Dobra. Dobra. By było na tyle. Okej, Jormund rozczarował się w złą postać. Okej, dobra. Dużo strzał, fajnie. 50, wow. I dużo łuków i kolczuk. Trochę miejsca nie mam, żeby je wszystkie pozbierać. Ale zaraz to jakoś ogarniemy. Aha. Okej. Ty już jesteś pełny, to tobie nic nie będę dawał. Trzymaj to, trzymaj to. I po kolei wszystkich rozbieram. Aha. Ciążenie brak, fajnie. Zaraz to naprawimy. Aha. Jeszcze sporo może ponieść. Więc go załadujemy. Kwipunek. A, już nie ma na to miejsca. Umiarkowane, okej. Dobra. Nie będę już ich więcej rozbierał. Jeszcze bronie bym im pozabierał, bo bronie są znacznie lżejsze. A te elfie kolczugi też są w miarę lekkie, więc... Okej, dobra. To jakiś padł? Chyba nie. No to dobra, uciekajmy z tego miejsca. Excuse me, I have something I need to talk with you about. Tak, Virgilu, o co chodzi? I have to leave. There's something I need to do. Something I should have done a long time ago. O czym ty mówisz? Listen, I'm sorry things have to be this way. I stayed with you as long as I could. I tried to forget. But it
burns within me won't leave me alone. I have to go to Caladon. If I can, I'll return to you. If not, well, I wish you the best of luck. Virgilu, proszę. Po prostu mnie powiedz, pomogę ci. I'm sorry. I have no choice. I can no longer live with it. I must go and do what must be done. Virgil, zaczekaj! Forgive me, but I must go. Okej. I poszedł sobie. Uciekł. Tak po prostu. Po tym wszystkim, co razem przeszliśmy, on sobie po prostu poszedł. No nic. Może go jeszcze kiedyś spotkamy. Zobaczymy. I co? Musimy chyba wyruszyć do Quintary i jakoś ogarnąć ten cały bajzer. Okej. To był Punio 7. W następnym odcinku... No cóż. Biedniejsi o jedną osobę, ruszamy dalszą podróż. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.